Adam, pierwszy sparing we Wronkach za Wami. Dla Ciebie 20 minut, ale to chyba z powodu urazu, z którym wcześniej się zmagałeś, prawda? No dokładnie tak. Gdzieś tam trenowałem dopiero wczoraj. Pierwszy dzień gdzieś tam cały od tego urazu i trener dał mi dzisiaj tylko te tam, nie wiem, 20 czy tam 25 minut pobiegać. Miałem zobaczyć, czy po prostu dam radę już tak mocniej trenować. Na razie jest wszystko ok, także mam nadzieję wracać powoli. Kolejny mecz w Waszym wykonaniu wygrany, sparingowy. Niezbyt wysoko, ale chyba ta przewaga przez cały mecz nie podlegała wątpliwości, a to buduje zespół. No na pewno. Każde zwycięstwo buduje, czy to w sparingach, czy to w meczach ligowych. Każde zwycięstwo jest potrzebne. Wiadomo, że gdzieś tam w tym okresie, w którym my jesteśmy, może te wyniki nie są najważniejsze i może nie zawsze się na nie patrzy tak dokładnie, ale myślę, że można i ciężko pracować, i fajnie grać, i przede wszystkim wygrywać. Myślę, że to jest fajne, że każdy ciężko pracuje. I jeszcze w sparingach też to się przekłada właśnie na te wyniki. Nowi koledzy już po wkupnym, czy jeszcze przed? Nie, żadnego wkupnego nie było. Może będzie czas, żeby później zorganizować. Na razie nie ma na to czasu. Chcemy się jak najlepiej przygotować do sezonu. Myślę, że później będą jakieś dłuższe przerwy, gdzieś jak kadra będzie albo coś, to może się wkupią jakoś. Wronki, Hotel Olympic, to nie jest miejsce nowe dla Was, znacie je bardzo dobrze, chyba niczego Wam tutaj nie brakuje. No nie, niczego nie brakuje. No, super jest to, że nigdzie nie musimy jeździć na żadne boiska, dojeżdżać, tylko wychodzimy z hotelu, można w klapkach zejść i od razu mamy płytę, także boiska są super przygotowane, jedzenie jest bardzo dobre, siłownia, salka, także wszystko co potrzebujemy do tego, żeby dobrze się przygotować. Trener przed meczem powiedział mi, że najbardziej cieszy go to, że jesteście tak bardzo sfokusowani na pracy, na tych ciężkich zajęciach, nie ma czasu na śmiechy, tylko jest ta ciężka praca. Też to zauważysz jako zawodnik? No tak, no śmiechy też są gdzieś tam, wiadomo, ale no rzeczywiście jest duże skupienie na tym, żeby jak najlepiej na każdym treningu wyglądać. Wiadomo, kadra jest duża, rywalizacja jest duża, każdy chce wyjść w pierwszym składzie na ten pierwszy mecz, także każdy jest skoncentrowany na tym, żeby jak najlepiej wypadać. Myślę, że też za trenera Kosty też nauczyliśmy się takiego właśnie takiej ciężkiej pracy. Myślę, że ta ostatnia sytuacja, która miała miejsce w poprzednim sezonie, nas z tego nauczyła, żeby gdzieś tam nie marudzić, nie narzekać, tylko robić swoje, bo trzeba zainwestować w siebie, żeby później były wyniki na boisku. Super, bardzo dziękuję. Dzień.